Teraz ustawiamy kotwicę. Oczywiście dół jest czerwony, góra jest biała. Dół kotwicy mniej więcej na wysokości pomnika Józefa Piłsudskiego. Góra mniej więcej tu, gdzie stoję. Proszę, aby każdy z was się dołączył do układania. Zniczeń jest bardzo wiele. Potrzebujemy pomocy. Chodź, zapalimy. Nie, zapiję go tam. Trzeba pomóc. Dobra. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, tu już myślę, że nikt z mundurowych nie będzie biegał i łapał od patriotów młodych. No, to wyglądało bardzo komicznie. Szkoda, że nie stało się to w godzinie W, to byłoby jeszcze śmieszniej. Było bardzo żałosne, ale pomijmy to z słonym milczeniem. Ta sytuacja właśnie obrazuje, w jakim kraju żyjemy.
co się komu stało z tego powodu, że ktoś, nie wiem kto, to nie znam, nie widziałem w ogóle kto to zrobił, nieważne kto zrobił. Ważne jest to, że ktoś chciał uczcić patriotów, nic się nikomu z tego powodu strasznego nie stało i był ścigany po prostu jak morderca, tak? Brawo! Naprawdę, szanowni państwo, życzę organom ścigania, żeby tak szybko łapały na przykład sprawców ofery taśmowej, żeby i tak szybko łapały, co cały tu wiedzieć. Bardzo krótko, ponieważ no, jest to taki dzień i taka godzina, kiedy może nie będziemy urządzać tutaj manifestów politycznych, natomiast warto pamiętać, bardzo warto pamiętać o tych ludziach, którzy walczyli, o tym młodym pokoleniu w 1944 roku, które podjęło walkę bez względu na decyzje polityczne, jakie miały miejsce, tak? Oni po prostu chwycili dzielnie za broń i walczyli. I walczyli z okupantem, pokazali swoją siłę, pokazali swoje męstwo i swój charakter. I cieszy to, że pomimo tego, że nie mamy wielkich pieniędzy na billboardy, nie mamy olbrzymich pieniędzy na spoty, na funduszy, na reklamy inne wielkopowierzchniowe, to dzisiaj zebrało się tutaj na rynku kilkaset osób właśnie, oddolnie zupełnie użyło tą symbol Polski walczącej. Mnie właśnie ludzie często pytali, jak będziecie to robić. Mówię, zobaczymy, ludzie sprzyszli, zorganizowali się i na pewno wyjdzie. I właśnie przed godziną 17 zdążyliśmy. Wygląda to ładnie, myślę, że za rok będzie wyglądało jeszcze pięknie z tego względu, że myślę, że postaramy się, aby to wydarzenie było jeszcze godnie uczczone, żeby każdy z nas zabrał więcej osób dzisiaj. Natomiast pochylmy się też, będąc w kościele, w domu, właśnie w modlitwie nad tymi osobami, myślę, że też krótki patrzeć się zmówimy za duszę tych bohaterów, którzy walczyli. No i pamiętajmy o tych, którzy nie zostali osądzeni, bo ponieważ do tych osób z okresu stalinowskiego, komunistycznego, którzy nie zostali osądzeni, naszym obowiązkiem będzie dołożyć osoby, które także doprowadziły ten kraj w III Rzeczpospolitej do ruiny. To będzie nasz taki mały obowiązek, nasz testament. Dziękuję serdecznie. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Szanowni państwo, serdecznie dziękujemy dzisiaj za przybycie wszystkim państwu niezrzeszonym, niedziałającym tak oddolnie, którzy odpowiedzieli na nasz apel, ale też dziękuję przedstawicielom organizacji, które dziś zauważyłem, widziałem Kongres Nowej Prawicy, dziękuję za wsparcie, dziękuję ruchowi Kukiza, dziękuję serdecznie Obozowi Narodowo-Radykalnemu, bo oczywiście moim działaczom z Młodzieży Wszechpolski, Ruchu Narodowego, dziękuję kibicom Jagiellonii Białystok za tak liczne przybycie. Działam też partię Korwin i wszystkim organizacjom, że jako się wymienię, to serdecznie przepraszam, ale jest to sprawa wielu. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Zgromadzenie zostaje rozwiązane. Jeszcze raz dziękuję. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem!